Filip, to nie był najlepszy mecz w waszym wykonaniu, 7-1, no nie o takim wyniku marzyliście tutaj w Lubawie. No niestety, no mecz nie ułożył się po naszej myśli, tu brak koncentracji w pierwszych minutach, 2-0. No później poukładaliśmy, uspokoiliśmy, do przerwy wyglądało w porządku, złapaliśmy kontakt, no ale niestety w końcówce konsekwencja tutaj chłopaków z Lubawy. Skuteczność do bólu, wszystkie nasze błędy wypunktowali i mamy 7-1. Trzeba przyznać, że Konstrakt bardzo dobrze bronił na waszej połowie, przecież to mieliście duży problem z prowadzeniem akcji. Jasne, no pressing na całym boisku tutaj sprawdził się w 100%. Nie byliśmy w stanie wyprowadzić żadnej akcji skutecznej, no i nadziewaliśmy się na kontry, no i tak jak mówię, chłopaki dobrze rozgrywali, wbijali na długi słupek i kończyli do pustej bramki. Oby ta cenna lekcja przyniosła wam punkty w kolejnych meczach, dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. No, chyba nie spodziewaliście się, że tak łatwo wam pójdzie w tym meczu z FC Kartuzy 7-1. Znakomity wynik przed własną publicznością. Na pewno wynika to z naszej pracy. Pracowaliśmy ciężko cały sierpień. No i dalej pracujemy, skupiamy się na każdym kolejnym meczu, żeby zrealizować nasz cel, który postawiliśmy sobie przed sezonem. No mamy nadzieję, że ten mecz da nam takiego kopa, żebyśmy w następnych meczach pokazywali się jeszcze lepiej i byli bardziej skuteczni. Od samego początku postawiliście wysoki pressing i chyba wiedzieliście, że to będzie klucz do wygrania tego meczu. Tak, dokładnie. Analizowaliśmy przeciwnika już przed meczem. Skupiliśmy się na jego słabych stronach i to wykorzystaliśmy. Gratuluję i powodzenia w kolejnych meczach. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.